Także proszę Państwa, o siódmym mocarstwie światowym będziemy dzisiaj czytać. Co to jest Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, Wielka Brytania i USA? Jakim częściom posągu z Księgi Daniela one są przyporządkowane? Tak, tak. Czyli Księga Daniela, proszę Państwa, i Apokalipsa. Także dzisiaj już nauka taka, proszę Państwa, poważna. Czyli siódme mocarstwo światowe, proszę Państwa, na tematy biblijne. Siódme mocarstwo światowe. Bo żyjemy w okresie, proszę Państwa, gdy pojawiło się siódme mocarstwo światowe, gdy ono, to mocarstwo światowe teraz jest zapowiedziane zresztą w Biblii. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednich sześciu, które zdążyły odegrać swą rolę w historii biblijnej, o tej potędze Biblia mówi wyłącznie proroczo. O wszystkich tych siedmiu mocarstwach, królach czytamy. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. I to jest objawienie, 17 rozdział, werset 10. Czyli proszę Państwa, wtedy, kiedy żył apostoł Jan, bo to w 98 roku spisana była właśnie ta ostatnia księga biblijna, no to było mocarstwo jakieś tam szóste, prawda? Czyli Rzym. Kiedy ponad 1900 lat temu zanotowano powyższe słowa, upadło już pięciu z siedmiu królów, czyli imperiów, a mianowicie Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja. Wyrażenie jeden jest odnosi się do Rzymu. Nie było to jednak ostatnie imperium. O następnym w kolejności powiedziano, że wtedy jeszcze nie nadeszło w ogóle. Ale obecnie ten siódmy król już istnieje. Co to za mocarstwo? Czy będzie panować w nieskończoność? A jeśli nie, to jaki albo w jaki sposób zniknie z areny dziejowej? Biblia nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Wiarygodne proroctwa. Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec Cesarstwa Rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku co? Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano, cytat, Imperium Brytyjskie było największym państwem, jakie istniało na Ziemi. Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców. Państwo zobaczą, jaka ta nasza Polska w porównaniu biedna jest, prawda? 372 miliony mieszkańców. U nas było zawsze mniej, ale pod względem wielkości Polska i Anglia, no mniej więcej są sobie równe, z tym, że Anglia na wyspie, a my tu, Polska jest pod Bałtykiem. Jednak pierwsza wojna światowa 1914-18 skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji angloamerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe. Także proszę Państwa, proroctwo z Księgi Objawienia, 17 rozdział, werset 10, uzupełniają szczegółowe zawarte w Księdze Daniela. Tak, opisano w niej ogromny posąg, który babiloński król Nabuchodonozor oglądał w wizji danej przez Daniela. Czytacie w drugim rozdziale, w wersecie 28. I przyjrzyjmy się temu posągowi, dajmy nawet, proszę Państwa, w wielkich jasnościach ten posąg, więcej, proszę Państwa, światła na ten temat, bo jeszcze w Księdze Daniela, drugi rozdział, wersety 28, to
Jeszcze macie wersety 31 aż do 43. Będziecie czytać. Zapraszamy. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej Babilonu, Egipt, Asyria. Zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń. Historia potwierdza, że głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie, pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja, brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi angloamerykańskiej. Proszę Państwa. Także tutaj jest ta cała historia zawarta. Wołał. To głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go anioł pański za to, że nie oddał czci Bogu i wyzionął ducha, stoczony przez robactwo. A słowo pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. Choroba idzie. Także dzisiaj, proszę Państwa, jest jedna wielka choroba. Szatan, diabeł wsyła choroby na ludzi. Fragment Dziejów Apostolskich czytali pani Halina Łabonarska. Także Dzieje Apostolskie. Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi angloamerykańskiej. Według objawienia, 17 rozdział, werset 10, siódma potęga światowa ma na krótką chwilę pozostać. Ile potrwa ta chwila? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy. Obietnica, na której można polegać po opisaniu wspomnianego posągu, Daniel dodaje, że bez udziału rąk został od pewnej góry odcięty kamień i uderzył w posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny i je zmiażdżył. Księga Daniela, drugi rozdział, werset 34. Co zapowiada ta zdumiewająca wizja? Daniel kontynuuje: za dni tych ostatnich królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone w niwecz. To królestwo nigdy nie zostanie obrócone w niwecz, czyli będzie na wieki. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe ziemskie królestwa i położy im kres. Lecz samo będzie trwać po czas niezmierzony. Księga Daniela 2, 44-45. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw. Po pierwsze, zwycięskie królestwo wyobrażone przez wielki kamień pojawiło się bez udziału rąk ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg, dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym. Po drugie, królestwo to zmiażdży wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Harmagedonem. Armagedonem. W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział królowie całej zamieszkanej ziemi. Objawienie, 16 rozdział, wersety 13, 14, 16. Czyli widzicie Państwo, ta Anglia to ciągle jej mało podbijała, kradła, zabierała ziemię, mordowała ludzi. A tu w Polsce to tylko Polska się ustawiła przed tą Unią Europejską. Cała ta Warszawa, głównie miasto państwo, w
Warszawa, niczym żebracznica. I najwięcej chce. Inne uciekają od tej Unii Europejskiej, tak jak Anglia, no bo jak Anglo-Ameryka mówimy, to Anglo-Ameryka, a Polska chce pozostać niczym, tak, Warszawa, niczym żebracznica, chce pozostać w tej Unii Europejskiej. Tak się ustawiła przed tą Unią Europejską, aby najwięcej chcieć. Tam chleb to nie, złoto, srebro. Także choroba. Tylko siebie byś zmie... Daj spokój. Także proszę Państwa, po trzecie, w przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże nigdy nie zostanie obrócone w niwecz. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię. Daniela 2:35-44. Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule. No w ogóle i z tej serii, i w całej Biblii Jezus Chrystus, główny przedstawiciel potomstwa tej niewiasty, niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli szatana. Nie żadna Maria, tylko nasienie tej niewiasty wraz z jego potomstwem. Galatów, czytaj 3:16. W skład potomstwa szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa. Państwo zobaczą, Wielka Brytania, rząd na krwi, rząd na ziemi, terytoriów, niewolnictwa, żeby jak najwięcej ludzi było poddanych, tak na mapie kiedyś czerwone miejsca, no to ziemie należące do Wielkiej Brytanii. Tej Wielkiej Brytanii i teraz jest jeszcze wszystkiego mało, prawda? No, widzicie Państwo, Warszawa, żebracznica, a Londyn, Anglo-Ameryka. Państwo zobaczą, ciągle miały te kolonie i jeszcze i teraz jest im mało, prawda? Podbojów, mordów, agresji, proszę Państwa. W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania. Czy możemy korzystać na przykład z Facebooka, że no, Londyn, tutaj mamy adres, prawda? Zrobiła Anglia sobie Facebook i teraz inwigiluje wszystkich ludzi. Chce koniecznie imię, nazwisko, adres telefonu. Przecież to jest inwigilacja, super. Numer telefonu, a jeszcze adres e-mailowy, prawda? A jeszcze którego roku urodzona, miesiąc i dzień. Inwigilacja, może jeszcze PESEL, prawda? W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania. Kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów kamień, Królestwo Boże, definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując znak, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy. Rozpoznaj znak. Na ten znak nadchodzącego końca składają się między innymi wojny globalne, wielkie trzęsienia ziemi, zarazy dotkliwe, niedobory żywności. Ponadto cechą charakterystyczną dni ostatnich miał być poważny kryzys moralny i duchowy. Czy wszystko to można obecnie zaobserwować? Oczywiście. I to w takim stopniu, że wielu boi się jutra. W pewnej gazecie czytam, część najbardziej szanowanych autorytetów w dziedzinie nauk ścisłych i socjologii wygłasza alarmistyczne przepowiednie o bliskim już schyłku ludzkości. Jednak nawet mówią, że teraz w czerwcu. Jednak prognozy te są fałszywe pod pewnym bardzo ważnym względem. Otóż ród ludzki bynajmniej nie przestanie istnieć. Rękojmią tego jest interwencja Królestwa Bożego. Podając znak końca, Jezus Chrystus oznajmił 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 werset. Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkałej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Dobra nowina o Królestwie Bożym, świadkowie Jehowy dzielą się obecnie z mieszkańcami przeszło 230 krajów na świecie. Pełny tytuł głównego pisma, które wydają, brzmi Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy. Watch our Bible and Instruct Society of Pennsylvania.
Jehowa to imię własne Boga. Psalm 83, werset 18. Dzięki prowadzonej przez świadków biblijnej działalności edukacyjnej poszczególne jednostki, jak również całe rodziny, wyzbywają się szkodliwych przyzwyczajeń, dostosowują do zasad Bożych, ucząc się żyć w czystości moralnej oraz zgodnie z innymi zasadami. W rezultacie miliony ludzi spodziewają się, że Bóg ochroni ich przed, gdy za pośrednictwem swego królestwa dokona na ziemi radykalnej zmiany. Godne uwagi współdziałanie. W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, prezydent USA Barack Obama oświadczył, cytat: zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody i inne ludy na świecie czują się bardziej bezpieczne, tak jak tutaj i Polska. Radio Concita o nic się nie pyta. Stron tego kontraktu już w zasadzie nie ma. Większość komunistycznych i lewicowych sygnatariuszy tych umów już nie żyje, a na przykład SLD nawet nie wszedł już do Sejmu. Nie istnieje już Unia Wolności Bronisława Geremka, podobnie jak Unia Pracy, zaś ich ideowi następcy przegrali nawet ostatnie wybory i prezydenckie, i parlamentarne. Mimo to ich i dla nich i w ich interesie pisana konstytucja wciąż obowiązuje i krępuje ręce Polakom, którzy chcieliby Polskę rzeczywiście spęd komunizmu i poddaństwa sąsiadom wyzwolić i władze polskie uczynić sprawnymi. Mamy dziś w Polsce liczne, nowe, prężne, reprezentatywne polskie środowiska społeczne, które pojawić się mogły dopiero w wolnej Polsce po 1989 roku, a które niepowiązane żadnymi zależnościami niemiecko-rosyjskimi czy też innymi, dopiero teraz mogłyby i chciałyby mieć wpływ na kształt i ustrój państwa polskiego. Na razie ich siła, choć dominująca w obecnym Sejmie, jest wciąż jednak zbyt mała. Brakuje bowiem około 35 głosów posłów, by nową konstytucję dla wolnej Polski napisać. Ale taki czas się najwyraźniej zbliża. Projekty nowej konstytucji winny być już powoli zgłaszane i jeśli powstanie w Sejmie tej kadencji Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, to znaczy wspólna Sejmu i Senatu, to do tej komisji właśnie projekty można by już powoli składać. Przewodniczyć tej komisji na pewno nie będą już, tak jak przy pisaniu konstytucji z 1997 roku, sekretarze komunistycznej partii PZPR i jej dygnitarze, jak Włodzimierz Cimoszewicz czy Aleksander Kwaśniewski, a z pewnością osoby godne zaufania Polaków. Trzeba też przypomnieć, że konstytucja postkomunistyczna z 1997 roku nie ma też legitymacji demokratycznej, gdyż piszący ją układ okrągłego stołu w obawie, że Polacy w tradycyjnym referendum jej nie zatwierdzą, z naruszeniem reguł demokracji zmienili wymóg ważności referendum konieczny dla demokratycznego systemu. To znaczy, dla przyjęcia ważności referendum konstytucyjnego przyjęto zwykłą większość głosów przy dowolnej frekwencji. Chociaż w referendach zwykłych, w drobniejszych niż konstytucja sprawach, obowiązuje wymóg minimum 50% frekwencja obecności osób uprawnionych do głosowania. Postkomuniści odstąpili specjalną ustawą z 1992 roku od tego wymogu i uznali ważność ich konstytucji przez referendum, w których udział wzięło tylko niecałe 43% osób uprawnionych do głosowania. Tak więc obowiązująca konstytucja z 2 kwietnia 1997 pisana była przez nieżyczliwe, wolnej i silnej Polsce siły w ich interesie, jak też uchwalona i przyjęta z naruszeniem zasad demokracji. Szczęść Boże. Bóg zapłać, mówiła pani profesor Krystyna Pawłowicz. Uwaga. Chętnych zapraszamy na pierwszą letnią szkołę Bractwa Świętego Jana Pawła II od 11 do 15 lipca, gdzie? W kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przyjazd wieczorem 10 lipca. W tym też czasie dla młodzieży warsztaty muzyczne
przyjazd do wieczora 10 lipca. W tym samym terminie zapraszamy też na zajęcia letniej szkoły świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pod numerem telefonu 56 650 4000. 56 654 tysiące. Jest ograniczona ilość miejsc. Trzeba spieszyć się. Musimy wiedzieć, całość zamknąć wcześniej. Całą listę. Serdecznie dziękujemy za dalsze współbudowanie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych ludzi, wielu pielgrzymów. Gorzej jest z turystami, z grupami, którzy chcą wpaść na chwilę i zwiedzać. Otóż to jest miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. Prosimy o kulturalne zachowanie godne tego miejsca. Zachowujemy absolutną ciszę. Nie chodzimy po świątyni podczas mszy świętej i nabożeństw. Klękamy przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum. Uwaga, świątynia to nie plaża, ogródek czy pokaz luzu. Dlatego ubiór raczej godny niż wygodny. Zwróćmy na to uwagę w tym sanktuarium, ale w każdym kościele, w każdym świętym miejscu w Polsce zakrada się bardzo zły zwyczaj. Bardzo zły zwyczaj. Ale to świadczy o kulturze przychodzących. Starajmy się o wyższą kulturę. Tak, o to, byśmy także byli zły zwyczaj, proszę ducha. Państwa, nie pożytaj. Mszy święty w sanktuarium w dni powszednie o godzinie 7 i 18. O 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątki także Droga Krzyżowa. W maju, czerwcu, październiku, listopadzie o 17.30 odpowiednie nabożeństwa. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i o godzinie 17.30. W niedzielę i święta msze święte o 8, 12 i 18. W czasie roku akademickiego studencka jest w niedzielę o 18 i w czwartki o 12. Zapraszamy także przyjaciół. Więcej informacji na stronie www.radiomaria.pl, zakładka Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Kontakt z ojcem pustoszem, ojcem Andrzejem Laskoszem, telefon 603-168-247. Powtarzam, 603-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Grupy pielgrzymkowe mogą mieć nocleg w kampusie akademickim i posiłki, ale wcześniej proszę o kontakt z ojcem kustoszem. Grupy pielgrzymkowe prosimy zgłaszać wcześniej, by zamówić odpowiedni termin. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, za zrozumienie, oczywiście za modlitwę i współbudowanie tej wielkiej Bożej rzeczywistości. Dwunasta 30 minęła, zatem rozpoczynamy modlitwę różańcową, a ofiarujmy ją w intencji Ojczyzny za wszystkich chorych, cierpiących, za naszego ojca Jana, jego mamę Józefę, a także księdza biskupa Regmunta. Prosimy także za księdza arcybiskupa Zimowskiego oraz za ojca Mariusza Hołownię Pawlina. Modlimy się także we wszystkich intencjach modlących się z nami, a więc w tych intencjach, które Państwo podejmują, w których Państwo także przystępują do modlitwy i które są w Państwa sercach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,